gościem Radia Z jest dzisiaj Paweł Mucha, od niedawna doradca prezesa NBP i cały czas doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy. Też od niedawna, nie cały czas, tylko od niedawna, bo wcześniej Paweł Mucha był ministrem, wiceszefem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeszcze wcześniej byłem doradcą pana prezydenta od początku jego kadencji, od sierpnia roku 2015 i u państwa występuję oczywiście w tej roli doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale możemy porozmawiać o NBP? A pytanie, w jakim zakresie pani redaktor chce tutaj pytać, bo są także uwarunkowania związane z tym. Dobrze, chciałam zapytać, co się stało, że pan się pożegnał z funkcją wiceszefa Kancelarii Prezydenta? Takie były moje ustalenia z panem prezydentem. Chciałem podejmować nowe też wyzwania zawodowe, ale ogromnym zaszczytem i przyjemnością jest to, że mogę panu prezydentowi doradzać. Pan prezydent złożył mi taką propozycję. Ale to była pana inicjatywa, że to pan chce się pożegnać z tą funkcją wiceszefa Kancelarii Prezydenta i nie chce pan już być ministrem w Kancelarii Prezydenta? Natomiast nie było możliwości, czy nie ma takiej możliwości, żeby łączyć oczywiście zatrudnienie w innym podmiocie z pracą etatową w Kancelarii Prezydenta, stąd powrót do tej formuły, która przez ponad rok czasu, myślę, się sprawdzała. W latach 2015-2016 panu prezydentowi doradzałem i dalej panu prezydentowi będę doradzał w tych kwestiach dotyczących czy to polityki, czy prawa. I tak jak pani redaktor widzi, chcę pana prezydenta także wspierać na tym polu medialnym. No, za pana plecami jest ścianka, tak to nazwę. No tak jak za moimi plecami jest Radio Z, tak za pana plecami jest prezydent.pl. To jest dla tych, którzy nas na razie tylko słuchają, a nie oglądają. Ale jeszcze na początku października mówił pan tak, zresztą w tym programie gość Radia Z. W najbliższych dniach, tygodniach nie planuje zmiany swojego statusu, jeśli chodzi o funkcjonowanie w Kancelarii Prezydenta, przy czym przede wszystkim są to decyzje pana prezydenta. A pan tutaj mówi, że to pan jednak chciał odejść z kancelarii, jako minister. Ja już nie odpowiadam za pani interpretację, natomiast mówiłem o tym, że w najbliższych dniach i tygodniach i tak było. Natomiast rozmowy z panem prezydentem wcześniej prowadziliśmy. Natomiast oczywiście podkreślałem to, co jest oczywiste. Pan prezydent decyduje o doborze swoich współpracowników i każdego dnia dokonuje takiej oceny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołu. Natomiast na tym etapie, kiedy rozmawialiśmy, bardzo wyraźnie w tym samym wywiadzie mówiłem, że będę pana prezydenta wspierał w dowolnej roli i funkcji, która będzie mi powierzona. Myśmy na tym etapie już z panem prezydentem rozmawiali, że ja będę chciał wraz z nowym rokiem podjąć nowe wyzwania. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę panu prezydentowi doradzać. No, czuję się członkiem tego zespołu prezydenckiego i będę pana prezydenta Andrzeja Dudę konsekwentnie wspierał. A ta propozycja, żeby zostać doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, to kiedy do pana przyszła? To jest tak, że już minął, bym powiedział, ponad miesiąc od tego czasu, kiedy te ustalenia wszystkie były podejmowane. Natomiast myśmy ich nie komunikowali opinii publicznej. Ja mam kompetencje prawnicze z wykształcenia, jestem adwokatem. Przez 4 lata ponad pełniłem kierownicze stanowisko państwowe w Kancelarii Prezydenta. Od wielu lat. Ale kiedy pan dostał do propozycji, żeby zostać doradcą w NBP-ie, doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego? Od wielu lat zajmuję się kwestiami prawa publicznego. Mam też przyjemność, zaszczyt współpracować z panem profesorem. Dobrze, ale nie odpowiada pan na moje pytanie. Kiedy pan dostał tę propozycję i kto ją panu złożył? Już odpowiadam. I to jest więź też, która jest związana z bezpośrednio, tak jak pani powiedziała, doradzaniem prezesowi NBP-u w tych kwestiach, w których ja mam kompetencje, czyli kompetencje prawnicze. I w tym zakresie taka propozycja padła. Ja tę propozycję oczywiście przyjąłem i dzisiaj, tak jak pani redaktor zaczęła naszą rozmowę, mogę powiedzieć tak, że ja jestem zadowolony z tej całej mojej sytuacji, jeżeli chodzi o moje plany życiowe, jeżeli chodzi o służbę publiczną, bo to dla mnie zawsze... A kto panu złożył tę propozycję? Prezes Adam Glapiński bezpośrednio? Pani redaktor, co miesiąc jest konferencja prasowa pana profesora Adama Glapińskiego. W sprawach dotyczących Narodowego Banku Polskiego wszystkich można się zwracać. Od poniedziałku już są przyjmowane pytania. Na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego na pewno też służby NBP-u będą udzielać odpowiedzi. Czemu to taka tajemnica? Nie może pan o tym powiedzieć publicznie? Ja nie tworzę tajemnicy, natomiast no, tak jak mówię wyraźnie, doradzam panu prezesowi w tych kwestiach, w których mam kompetencje, w kwestiach prawnych, w kwestiach legislacyjnych. Tutaj mam duże doświadczenie z dużą ilością projektów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byłem w Sejmie i to jest dzisiaj tak, że jestem zadowolony z tego wszystkiego, co się wydarzyło też w moim życiu
zawodowym, natomiast służba publiczna jest tą determinantą mojej działalności. Ja się niezwykle cieszę i to jest dla mnie powód do niezwykłej dumy, że mogę panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie doradzać. Ale już nie chciał pan być ministrem, a to znaczy, że się pan wypalił jako minister w kancelarii prezydenta? Nie powiedziałbym, że się wypaliłem, natomiast to ta zmiana tej roli, po ponad 4 latach pełnienia funkcji, ona mi pozwala utrzymać kontakt z panem prezydentem i tam, gdzie moja wiedza czy doświadczenie mogą być przydatne, bo to pan prezydent decyduje, w jakim zakresie korzysta z pomocy doradcy, tam jestem do dyspozycji. Z drugiej strony podejmuję nowe wyzwania zawodowe, które dla mnie także jako dla prawnika, dla adwokata są niezwykle, bym powiedział, kuszące czy interesujące. A jest to bardzo istotny segment działalności państwa. I wreszcie mam takie pełne przekonanie, że to moje doświadczenie na stanowisku zastępcy szefa kancelarii prezydenta, czy moje wcześniejsze doświadczenie adwokackie jest tutaj przydatne, może być użyteczne, a także w kontekście tych wyzwań postpandemicznych, jeżeli chodzi o kwestie procedowanych ustaw, także to doświadczenie związane z reprezentowaniem wielokrotnie prezydenta przed Sejmem czy Senatem, to są takie kompetencje, które zwykle nie są tak powszechne, a tutaj mogą być użytecznie wykorzystane dla dobra też instytucji, w której jestem zatrudniony, ale także dla dobra publicznego. No na pewno będzie pan zadowolony ze swoich zarobków, bo z dotychczasowych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że doradcy prezesa mogą liczyć na pensję w wysokości co najmniej 20 tysięcy złotych miesięcznie, czyli będzie zarabiał pan więcej niż jako minister w kancelarii prezydenta, tak czy nie? Będę zarabiał więcej, to prawda. Natomiast jeżeli pani redaktor spojrzy w moje oświadczenia majątkowe, to najwięcej do tej pory i w historii zarabiałem w roku 2016 przed zatrudnieniem w kancelarii prezydenta, wykonując zawód adwokata. I te moje dochody. A tutaj mówimy jednak o posadzie w sektorze publicznym, no bo jednak bank centralny jest instytucją publiczną. Były czterokrotnie pewnie wyższe od tych moich dochodów później w kancelarii prezydenta i także jakby to powodowało określone zmiany w moim życiu, jeżeli chodzi także o określone kwestie związane z w ogóle moją sytuacją życiową. Natomiast zarabiałem bardzo godnie jako minister w kancelarii prezydenta. To są godne pieniądze. 13 tysięcy złotych brutto? Nie, zarabiałem mniej. To nie jest ścisła informacja. Zarabiałem mniej. Zarabiałem 8 tysięcy netto, około 11 tysięcy brutto jako minister w kancelarii prezydenta. Dobrze, podsumowując, pan minister sam chciał zmienić miejsce pracy. Była to moja wspólna decyzja z panem prezydentem. Rozumiał się z panem prezydentem. Nie wiemy, kto te funkcje panu ministrowi, byłemu ministrowi zaproponował. Tutaj pani musimy redaktor, skończyć, musimy skończyć część radiową. Paweł Mucha z nami oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Dobrze, proszę. Chciał pan dodać, więc proszę. Tak, chciałbym dodać. No, chciałem powiedzieć, że to moje doświadczenie współpracy z panem prezesem Glapińskim to jest doświadczenie kilkuletnie, dlatego że w wielu obszarach się stykaliśmy. Ja chociażby, pewnie pani pamięta i wielokrotnie na antenie Radia Z o tym rozmawialiśmy, zajmowałem się także problemem wsparcia kredytobiorców, zarówno tych, którzy mają kredyty złotowe, czy kredyty odnoszone do walut obcych, czy w różnych kwestiach legislacyjnych, w których występowałem, też to pole naszej aktywności dotykało działalności Narodowego Banku Polskiego, więc to nie jest znajomość krótka, jeżeli chodzi o moje kontakty z panem profesorem Adamem Glapińskim, a tak jak mówię, te moje kompetencje prawnicze to jest wsparcie bezpośrednio pana prezesa. Jest pytanie od słuchacza. Mariusz pyta, czy zmiana funkcji to awans czy degradacja? No to jest pytanie, na które odpowiadam od początku tej audycji. To są Nie zadałam już tego pytania. To są tego rodzaju kwestie, jak także pewne wybory czy decyzje osobiste. W sensie precedencji, oczywiście, że nie pełnię już kierowniczego stanowiska państwowego i podjąłem zatrudnienie w Narodowym Banku Polskim. W sensie moich decyzji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w życiu publicznym, to doradzanie prezydentowi Rzeczypospolitej to na pewno też jest element życia politycznego i publicznego. Ale wystarczy panu czasu, żeby połączyć jedno i drugie? Doradzanie prezesowi NBP i doradzanie prezydentowi Rzeczypospolitej? Tak, dlatego że jeżeli chodzi o kwestie etatowe, to tych funkcji etatowych już nie realizuję, czyli nie sprawuję bezpośredniego nadzoru nad biurami, nie jestem zaangażowany w kwestie bieżącej obsługi czy korespondencji. Mam możliwość takiego doradzania, jeżeli chodzi o te kwestie, w których pan prezydent się do mnie zwróci albo w których będę uważał, że
że warto uwagę pana prezydenta na jakiś aspekt czy sprawę zwrócić. I to też jest pytanie, są od słuchaczy. Czy nadal pozostanie pan radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego? Jestem radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego od roku 2006. Wyborcy taką decyzję podejmują. To jest tak, że moje aktywności, one się nawzajem uzupełniają. Ja nie widzę tutaj sprzeczności. No, radni sejmiku, wydaje mi się, że chyba wszyscy są gdzieś zatrudnieni. Rzadka jest taka sytuacja, żeby radny sejmiku, to jest funkcja społeczna, nie był gdzieś zatrudnionym czy nie prowadził działalności gospodarczej. No, tamtejsi radni Koalicji Obywatelskiej zwracają uwagę, że na 21 sesjach w sejmiku województwa pan był tylko 10 razy. Ja jestem chyba tym radnym przez tok wszystkich kadencji, który się najczęściej wypowiadał. To myślę, że gdyby pani śledziła protokoły obrad od roku 2006, to jestem jednym z najbardziej aktywnych radnych. Ale to prawda, że tak było, że 21 sesji, a pan był tylko 10 razy obecny? Teraz w tym roku poprzednim mieliśmy sytuację specyficzną, bo bardzo często było tak, że ja w tym okresie, kiedy się odbywała sesja sejmiku, byłem aktywny w pracach też parlamentarnych, ale wtedy, kiedy się wypowiadałem w sprawach polskiego bonu turystycznego, kiedy się wypowiadałem w sprawach dotyczących dodatku solidarnościowego, czy realizowałem określone projekty prowadzone przez pana prezydenta, albo zabiegałem o sprawy Pomorza Zachodniego, to też było związane z wykonywaniem przeze mnie mandatu radnego. Oczywiście radni Koalicji Obywatelskiej mogą różne opinie wypowiadać, ale ten głos należy na szczęście do wyborców i należy do suwerena. Będąc ministrem w Kancelarii Prezydenta, zostałem wybrany radnym sejmiku w roku 2018. Dobrze, tylko pytam, czy rzeczywiście tak było i skąd wynikała ta absencja? Rozumiem, że nie można było pogodzić obowiązków szefa, wiceszefa Kancelarii Prezydenta i jednocześnie, żeby uczestniczyć w sesjach sejmiku województwa zachodniopomorskiego, tak? Jeżeli się pojawiały moje nieobecności, to były to nieobecności usprawiedliwione. Nigdy nie było nieobecności nieusprawiedliwionej, natomiast no, to godzenie bywało trudne, ale gdybym miał przekonanie, że nie służę województwu, to bym z tego mandatu zrezygnował. Służę województwu, realizuję ten mandat, wykonuję swoje obowiązki. A kiedy do Polski mogą dotrzeć szczepionki na COVID-19 z Ameryki? Panie redaktor, to zależy, co pani rozumie przez szczepionki z Ameryki, bo no, jeżeli odwołuję się do tego, co się działo podczas kampanii wyborczej 25 czerwca, tuż przed pierwszą turą wyborów, na wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydent Andrzej Duda ogłosił, że, tutaj przytoczę cytat, w oczywisty sposób zakładam, że biorąc udział w pracach badawczych i tym samym będąc współtwórcami tych leków i szczepionek, Polacy będą mogli liczyć na to, że będą one dostępne dla Polaków jak najwcześniej. Polska uzyska szybki dostęp do szczepionki. Tak z kolei deklarował prezydent Trump. No a na razie nic nie słychać. A słyszymy, że mamy za mało szczepionek, że Unia Europejska zakontraktowała za mało szczepionek. One są rozdzielane sprawiedliwie do wszystkich krajów tych 27 Unii Europejskiej, więc no teraz no taka pomoc by się chyba przydała, czy nie? Panie redaktor, no już odpowiadam. Po pierwsze, mamy zaspokojone potrzeby, jeżeli chodzi o liczbę szczepionek. Wiemy, że mamy tych szczepionek zapewnionych ponad 60 milionów. Okej, tylko sprawnie, że szczepienia powinny jednak odbywać się bardziej dynamicznie i to nawet przez najmniejszych odwórczych, że no chcielibyśmy szczepić więcej osób, tylko że no, panie redaktor, są takie, a nie inne dostawy. Zawsze coś się może odbywać bardziej dynamicznie, dlatego rząd też powołał pełnomocnika do tych spraw. Natomiast jeżeli popatrzymy na te statystyki europejskie, to Polska wypada na tym tle bardzo dobrze. Czy to mówimy o liczbie bezwzględnej, gdzie jesteśmy bodaj na trzecim miejscu w Europie, ponad 200 tysięcy osób w Polsce zostało zaszczepionych, czy spojrzymy na dane także, które opozycja podaje, jeżeli no chodzi o... No ostatnio w ciągu jednego dnia było zaszczepione tylko ponad 1200 osób. Tak, ale to też zależy od tego, jak aktywnie działają określone punkty czy miejsca, w których szczepienia się odbywają, jak są te potrzeby zgłaszane. I oczywiście ma pani rację, że to jest taki proces, który trzeba na bieżąco monitorować. Tak? Natomiast ja jestem przekonany, że będziemy szczepić skutecznie. Pan prezydent w tym zakresie nikt też... Nikt tego nie kwestionuje, natomiast czy skutecznie, no chodzi o to, że to ma być również szybko. Tak, chodzi o to, że tam tak, powinna być... Jak największa liczba osób powinna być zaszczepiona w miarę szybko, żeby osiągnąć tę, jak to się mówi, stadną odporność. Natomiast jeszcze odwołam się do tego, jakie słowa padały w kampanii wyborczej. Po powrocie do Polski pan prezydent Andrzej Duda no, też mówił o tym, że ta jego wizyta w Stanach Zjednoczonych, to też wywoływało kontrowersje, dlaczego wtedy właśnie i czy to nie jest element kampanii wyborczej, że ta wizyta była o tyle ważna, że
No, Polska będzie mogła właśnie dzięki tej wizycie bez problemu kupić preparat, oczywiście ze względu na to, że łączą nas takie przyjacielskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Panie redaktor, my mamy to doświadczenie bardzo pozytywne wszystkich wizyt pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, ale ja pytam, czy jak to się ma do szczepionki? Konkretne, proszę dać odpowiedzi. Bo przekładały się na bardzo konkretne także pozytywne rezultaty. Czy to w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o sferę służby zdrowia, i tu mogę chociażby wskazać na współpracę z MD Anderson i kwestię opracowania polskiego planu walki z rakiem Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli pierwszego polskiego cancer planu przyjętego jako dokument rządowy uchwały Rady Ministrów. Ale ja pytam o szczepionki. Czy w ogóle jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości? Panie redaktor, no dzisiaj mamy... Biorąc też pod uwagę, że Donald Trump za chwilę też zakończy swoje urzędowanie, być może jeszcze zostanie odsunięte od pełnienia urzędu. Proszę zwrócić przed 20 uwagę, stycznia. Tak jak mówię, Polska ma zakontraktowane 60 ponad milionów szczepionek. W ramach kontraktu z Unii Europejskiej. No bo takie zasady Unia Europejska określiła. Inną rzeczą jest to, że... Tylko, że pan prezydent w kampanii jednak... Pan prezydent w kampanii... Obiecywał, że Ameryka nam pomoże w tej materii. Polacy mają dostęp do szczepionki. Polacy mają dostęp do szczepionki i ten proces jest monitorowany przez pana prezydenta. Pan prezydent upoważnił także pana ministra Solocha do tego, żeby w stałym kontakcie pozostawał z panem ministrem Dworczykiem w ramach tego monitoringu, jeżeli chodzi o kwestie związane z całą akcją Narodowego Programu Szczepień. Pan prezydent w tym zakresie spotykał się z panem prezydentem. Czyli rozumiem, że dodatkowych zakupów szczepionki w Stanach Zjednoczonych nie będzie. Zdrowia. Natomiast jakie będą zakupy szczepionki i na jakim etapie, to się będzie także dookreślać przez kolejne i dalsze czynności. No, dzisiaj jesteśmy na etapie szczepienia tego wstępnego, ponad 200 tysięcy osób już zostało zaszczepionych. Za chwilę przechodzimy do etapu pierwszego, w ramach którego także nauczyciele będą szczepieni. No to wszystko wiemy. Ja pytam tylko o tę obietnicę z kampanii wyborczej złożone przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Rozumiem, że te obietnice po prostu są nierealne. One są realizowane. Znaczy, nie rozumiem tego kontekstu związanego z pani niepokojem co do dostępu do szczepionki. Proszę być spokojną. Ten dostęp do szczepionki jest zapewniony. Nie, ja tylko pytam o to, czy jest szansa na to, że możemy kupić jeszcze szczepionki ze Stanów Zjednoczonych. No, powołując się również na słowa pana prezydenta z kampanii wyborczej. Ja myślę, że może pani też rozmawiać tutaj z panem ministrem Dworczykiem. No, mamy świadomość, pani to wie, że Niemcy kupiły poza ustaleniami Unii. Jest to przedmiotem dzisiaj wypowiedzi Komisji Europejskiej, pewnej też krytyki, bo w okresie prezydencji niemieckiej doszło do tego, że Niemcy postanowiły też niezależnym kanałem zaopatrywać się w szczepionkę. No to jest pytanie o potrzebę. Natomiast to szczepionki amerykańskie przecież w Polsce też są dostępne i szczepionkami amerykańskimi też się szczepimy, nie tylko amerykańskimi, ale szczepionka Pfizera to jest przecież ta szczepionka, która też jest dzisiaj w powszechnym użytku. Ale nie kupiliśmy bezpośrednio od Stanów Zjednoczonych, tylko jest to w ramach kontraktu z Unią Europejską. Rozumiem, że co innego w kampanii wyborczej, a co innego po kampanii wyborczej. Panie redaktor, te sytuacje to nie są takie sytuacje, które się przewiduje jakby co do dnia z wyprzedzeniem rocznym, bo dzisiaj mamy chyba rocznicę smutną roku dokładnie czasu od momentu pierwszego zgonu, który był potwierdzony, a związany z COVID-19. I myślę, że podobne rozmowy mogą się odbywać w studiach radiowych i w mediach na całym świecie, ale żaden polityk nie powie, że można było każdy element zaplanować, jeżeli chodzi o przebieg pandemii. Ale pewnie można było się lepiej przygotować na pandemię, a pamiętamy wypowiedzi ówczesnego szefa głównego inspektora sanitarnego, który mówił o tym, że doradzał niektórym politykom opozycji, że powinni sobie, cytuję, włożyć lód do majtek po prostu, że panikują bez sensu generalnie i bez potrzeby. Natomiast to, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zabiegał i zabiegał o polskie interesy w trakcie wizyt międzynarodowych, no to jest rzecz na pewno, którą trzeba ocenić in plus. A skąd ten pomysł pana prezydenta, że kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita, kiedyś członek Platformy Obywatelskiej? To jest pytanie, które padło w toku wywiadu, który pan prezydent udzielał, co do sytuacji pewnego, powiedziałbym, pata wobec wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Znamy ten tryb konstytucyjny wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli wyboru dokonywanego przez Sejm za zgodą też Senatu. Mamy świadomość tej konfiguracji. A to był pomysł pana prezydenta, czy jednak pomysł taki wspólny, kolegialny, jeśli chodzi o kancelarię prezydenta?
Pan prezydent bezpośrednio ten pomysł zgłosił, mówiąc o tym, że on uważa, że nie rozmawiał nawet z samym zainteresowanym, ale on uważa, że gdyby się okazało tak, że... A to był taki pomysł rzucony ad hoc, czy jednak przemyślany przez pana prezydenta? Nie wiem, czy pani redaktor zna ten wywiad. Ja ten wywiad znam. Tam jest najpierw rozmowa czy wypowiedzi dotyczące w ogóle sytuacji wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i poszukiwania takiego kandydata, który mógłby godzić, tak, tę sytuację. Ale przecież Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata. No, kto miałby go zgłosić? Bo może zgłosić albo marszałek Sejmu, albo 35 posłów. Pani redaktor, to jest oczywiście tak, że ma pani rację, że formalnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie zgłasza tak kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. No nie ma tego w ustawie o RPO. Natomiast to, że mnie pani o to pyta, no to wskazuje na to, że ten głos pana prezydenta został dostrzeżony i że to jest rzecz, która dzisiaj też jest komentowana w opinii publicznej. Tylko, że to raczej nie ma szansy na poparcie, bo Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata i się go trzyma. Natomiast na przykład Koalicja Obywatelska i Lewica też mówi jasno, że będzie popierać cały czas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Jest jeszcze trzeci kandydat, którego zaproponowali posłowie PSL-u i Konfederacji. Tak, część ugrupowań z tego popierania pani mecenas się wycofała, więc ja bym powiedział tak, no jest procedura w toku, ja to rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło pana ministra Wawrzyka i ten kandydat będzie odpowiadał na pytania, będzie się wypowiadał, będzie prowadził kampanię w tym sensie pozytywnym namawiania także do jego poparcia w Senacie. Zobaczymy, jak cała rzecz się skonkluduje. Natomiast no, pan prezydent, wskazując nazwisko pana Jana Maria Rokity, wskazywał na to, że może tutaj kluczem do jakiegoś rozwiązania sytuacji było poszukiwanie takiego kandydata, który mógłby liczyć na poparcie tych głównych ugrupowań, które mają większość także nie tylko w tym kontekście sejmowym, ale senackim, wspólnych, głównych sił politycznych w Polsce. Czyli takiego kandydata, który byłby kandydatem ponadpartyjnym. Natomiast w żaden sposób ta wypowiedź pana prezydenta, i to trzeba powiedzieć bardzo dobitnie, nie dezawuuje ani dorobku, ani kandydatury pana ministra Wawrzyka. Wiemy, że ta kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość jest procedowana. No ale kandydatura Jana Maria Rokity też... Nie spotkała się z jakimś, przynajmniej propozycja, bo to trudno mówić o kandydaturze, bo ktoś musi zgłosić tę kandydaturę. No tak jak mówię, no, albo marszałek Sejmu, albo grupa 35 posłów. Nie ma innej możliwości. Ja powiem tak, no to jest pytanie ostatecznie o to, kto tym rzecznikiem zostanie i kiedy, no bo to jest pewnie na razie pytanie, jest impas, cały czas. Które nurtuje opinię publiczną. No mamy sytuację taką, że wykonuje te obowiązki cały czas dotychczasowy, czy poprzedni rzecznik praw obywatelskich, niezależnie od tego, że wiemy, że Trybunał Konstytucyjny może się też wypowiedzieć co do tego, czy jest to zgodne, czy nie jest to zgodne, jeżeli chodzi o sytuację. Rozumiem, że partia rządząca została zaskoczona po prostu tym, że kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym było wiadomo od 6 lat, kiedy ona się skończy. Ja powiem w ten sposób, tak? To jest na pewno bardzo poważna funkcja, to jest na pewno kluczowy organ, jeżeli chodzi o system wolności i praw człowieka i obywatela i z perspektywy konstytucyjnej, z perspektywy prawnej, z perspektywy także faktycznych działań. Warto, żebyśmy te decyzje bardzo dobrze przemyśleli i żeby Rzecznik Praw Obywatelskich był tą osobą, która wybrana sprawnie realizuje swoje obowiązki. Łukasz pyta, nad czym obecnie pracuje pani Kinga Duda? Trudno uwierzyć, że pan, jako doradca społeczny, nie ma o tym pojęcia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zadaniuje swoich doradców, czyli pan prezydent Andrzej Duda ma określone oczekiwania co do pracy poszczególnych doradców. Oczywiście doradcy spotykają się w ramach swojego wykonywania obowiązków, czy współdziałają, czy także jest koordynacja prac doradców i odbywają się takie wspólne spotkania, na których także relacjonują sobie nawzajem swoje aktywności, ale na bieżąco to doradca jest rozliczany przez pana prezydenta, a nie jeden doradca odnosi się do spraw, które są prowadzone przez innego. Czyli pan nie umie powiedzieć, czym zajmuje się pani Kinga Duda, czy nie może pan powiedzieć, czym się zajmuje? Pani redaktor, mówiłem też i odwoływałem się tutaj do kompetencji pani Kingi Dudy i mówiłem o tym i każdy, kto śledzi te aktywności, widzi chociażby spotkania, które pani Kinga Duda wspólnie też z panem Łukaszem Rzepeckim prowadzi
prowadzą w ramach konsultacji społecznych, w ramach spotkań też zwłaszcza ze środowiskiem młodych ludzi. I to dzisiaj jest relacjowane na stronie Kancelarii Prezydenta i zachęcam tutaj, żeby na Instagramie też zobaczyć te aktywności i tych spotkań jest bardzo dużo. Z drugiej strony wiemy, że pani Kinga Duda ma kompetencje prawnicze związane zwłaszcza z kwestiami także alternatywnych metod rozwiązywania sporów i że w tych obszarach chce być aktywna. I to są rzeczy, które są tworzone na potrzeby Kancelarii Prezydenta czy Pana Prezydenta, a tutaj Pan Prezydent te obowiązki określa, ale na pewno ta sfera współpracy z młodymi ludźmi, chociażby bacząc na ostatnie spotkania, takich publicznych spotkań z rozmaitymi podmiotami, było już bardzo wiele, to jest sfera, która została teraz zagospodarowana przez te parę doradców, panią Kingę Dudę i pana Łukasza Rzepeckiego, no, w dużym stopniu, tak? To jest takie zupełnie nowe otwarcie też na ludzi młodych, przez ludzi młodych, którzy panu prezydentowi doradzają. Jan pyta, czy to prawda, że pan prezydent bierze korepetycje z języka angielskiego? Pani redaktor, nie wiem, co by miało znaczyć, bierze korepetycje. Pan prezydent nie potrzebuje żadnego brania korepetycji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane to może ma spotkanie z native'em na przykład. Z podnoszeniem kompetencji językowych, to powiem tak. Ja staram się moje kompetencje językowe podnosić. Nie wiem, jak to jest w przypadku pana prezydenta, natomiast pan prezydent włada bardzo dobrą angielszczyzną, jest biegły w języku angielskim, natomiast jeżeli mówimy o wykonywaniu obowiązków publicznych, no to jest rzeczą naturalną, że próbujemy się także doskonalić w tych sferach, które nam są potrzebne. Na pewno jeżeli chodzi o aktywności pana prezydenta, to pan prezydent także języka angielskiego używa, no to wszyscy wiemy. No, było takie wydarzenie publiczne, na które pan prezydent jednak miał pewne problemy, żeby się wysłowić w języku angielskim, ale rozumiem, że być może była to sytuacja stresująca, więc... Ja znam bardzo wiele wystąpień... co innego jak się reaguje na bieżąco, to są dwie różne rzeczy. Z pełnym przekonaniem co do tego, że ta znajomość języka angielskiego u pana prezydenta jest bardzo dobra. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, pytanie rozumiem, można ekstrapolować co do w ogóle... Nie można. Czy to prawda, że pan prezydent jest tu napisany? Ale przy okazji dowiedzieliśmy się, że pan szlifuje swój język angielski. Tak. Czy jako adwokat, pyta Adrian, popiera pan projekt zmiany przepisów dotyczący braku możliwości odmowy przyjęcia mandatu? Ja czy to tak, nie jest na bakier z prawami obywatelskimi? To jest tak, że ja nie znam szczegółowych rozwiązań czy propozycji tego projektu, nie analizowałem ich, tak? Więc nie chcę się w tym zakresie wypowiadać. Znam rzecz z publikacji prasowych, tak? Czy z zapowiedzi zmiany, jeżeli chodzi o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a mówiąc szczerze, no szczegółowo tych rozwiązań nie analizowałem. Na pewno one Ale sama idea. Na pewno one będą analizowane w Kancelarii Prezydenta. Na razie to jest jeszcze projekt poselski, więc droga daleka. Już słyszymy, że nie wszystkim się to podoba, nawet w koalicji rządzącej. Porozumienie Jarosława Gowina mówi, że nie. My tutaj po pierwsze nie słyszeliśmy o czymś takim. Nikt nam tego projektu nie przedstawił, więc jesteśmy zaskoczeni. No i tego nie popieramy. No właśnie, no dlatego mówię, że jeżeli ja nie mam treści... Prawnicy też to krytykują. Pani rektor, jeżeli ja nie widzę szczegółowych rozwiązań treści tego projektu, to trudno mi się odnosić tak do tego, czy ja jestem przeciw, czy jestem za. No, prawnik się powinien wypowiadać wtedy, kiedy ma propozycję treści przepisu przed oczyma. Tak? No i jednak uzasadnienie tej zmiany zostało ujęte w oto taki sposób. Odmowa przyjęcia mandatu niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia. Pani rektor, pewnie czyli jest tak, że... Rozumiem, że obywatel nie wie, czy chce przyjąć ten mandat. Nie jest pełni świadomy tego, co robi. Ja rozumiem, teraz ma być tak, że obywatel musi przyjąć ten mandat, musi go zapłacić, a jeśli mu się to nie podoba, to może się odwołać do sądu i ma na to 7 dni. Jeżeli jest sytuacja analizy jakiegoś zagadnienia prawnego, to ja rozumiem, że ktoś pewnie przywoływał też statystyki, które jestem przekonany co do tego będą przesądzać to, że w większości takich wypadków, kiedy dochodzi do postępowania sądowego mimo tej odmowy przyjęcia mandatu, okazuje się, że później też jest w tym wypadku przesądzenie, że doszło do popełnienia czynu zabronionego. Ale czy jednak nie chodzi o to, żeby powstrzymać ludzi od tego, żeby protestowali?
Ja nie jestem tym człowiekiem, który ten projekt przygotowywał. Tak jak mówię, go nie analizowałem. Natomiast pan prawnikiem, jest pan obywatelem. Na pewno jest tak, że to jest sprawa, którą trzeba byłoby analizować. Zgoda. Znaczy jest to sprawa, której trzeba by się przyjrzeć, którą trzeba by analizować. Natomiast ta analiza jest możliwa wtedy, kiedy ten projekt zostanie publicznie przedstawiony i wtedy, kiedy będziemy mogli rozmawiać o propozycji konkretnych przepisów. A czy ja mam rozumieć, że pan jest sceptyczny wobec tej propozycji, czy też mało entuzjastyczny, a może tak to nazwę? Uważam, że ona powinna być szczegółowo rozważona wtedy, kiedy będą to konkretne propozycje konkretnych przepisów na stole. Proszę ocenić bezstronność sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pyta kolejny słuchacz Karol, sędzi Krystyny Pawłowicz w skali od 1 do 10. Pani redaktor, zawsze tak było i tak się zdarzało w przeszłości, że osoby, które wcześniej były aktywne w polityce i mieliśmy wiceministrów, którzy byli wybierani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mieliśmy aktywnych senatorów, którzy byli wybierani, mieliśmy prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wprost mieli proweniencję polityczną, czyli byli aktywnymi wcześniej politykami. Po tym, jak składają ślubowanie i z chwilą, kiedy rozpoczynają, są wybrani przez Sejm, bo tak konstytucja stanowi, wybiera się sędziów Trybunału Konstytucyjnego na indywidualną 9-letnią kadencję, składają ślubowanie, są apolityczni, mają wymóg apolityczności. I teraz tego rodzaju pytanie no jest pytaniem o tyle nietrafnym, że trzeba jednak postawić bardzo wyraźną cezurę. Oczywiście pani sędzia Pawłowicz komentowała coś na Twitterze, już będąc sędzią. A to nie mam takiej wiedzy. A przecież pamiętam, że Prawo i Sprawiedliwość rozdzierało szaty, mówiąc, że absolutnie sędzia jakiegokolwiek sądu nie powinien zabierać głosu, nie powinien się wypowiadać w sprawach politycznych, w ogóle się nie powinien wypowiadać. Tak, znaczy sędzia nie powinien się wypowiadać w sprawach politycznych, dlatego że w kwestiach związanych z jego niezawisłością sędziowską na pewno wpisany jest też wymóg apolityczności. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że czym innym też jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sądzie powszechnym czy w sądzie najwyższym, czym innym jest orzekanie co do badania zgodności z konstytucją ustaw czy innych aktów. Jaka jest różnica? No, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego może więcej? Przy orzekaniu w Trybunale Konstytucyjnym ma pani także ocenę, która odnosi się do materii konstytucyjnej, do materii prawnej zawartej w ustawie zasadniczej, co jest też wyrazem woli suwerena, więc te konteksty w jakimś sensie związane z oceną są inne niż te konteksty, które są związane z tym, że pani by nie chciała pewnie, żeby w pani sprawie orzekając w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, orzekał sędzia, który ma na przykład inne od pani poglądy polityczne, przekonania religijne i na tyle je manifestuje, czy na tyle daje im wyraz zewnętrznie, że pani czuje się niepewna, stając przed tym sądem, co do tego, czy to orzeczenie nie będzie także warunkowane tym, zapytam inaczej, czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien się udzielać w mediach społecznościowych? W mediach społecznościowych, w moim przekonaniu, może mieć swój profil i może mieć swoje konto, natomiast oczywiście w tych granicach, w których cały czas działa jako ten sędzia, który jest osobą apolityczną, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są apolityczni. No to w takim razie jakie komentarze może zamieszczać sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Panie redaktor, no to jest dość abstrakcyjne pytanie, to można by dokonywać takiej oceny na gruncie konkretnego pytania, natomiast ja się nie czuję jakby uprawniony do tego, żeby recenzować też działalność sędziów Trybunału Konstytucyjnego tak ad hoc i tak abstrakcyjnie. Trybunał to naprawdę są ludzie z wybitnym dorobkiem prawniczym, to są ludzie, którzy wiedzą, co robią i to są ludzie, którzy... Ja nie wiem, czy z takim wybitnym dorobkiem prawniczym prezes Trybunału Konstytucyjnego jest zaledwie magistrem. No, pani redaktor, Sejm dokonuje wyboru, spełnia się kryteria formalne. Wtedy, kiedy Sejm dokona tego wyboru, mamy wybór także kandydatów przez Zgromadzenie Sędziów Trybunału. Prezydent powołuje prezesa Trybunału. Ja nie widzę powodów dla tego rodzaju złośliwości. Jak to złośliwość? Przecież takie są fakty. Pani sędzia Przyłębska jest... Jaka jest złośliwość, że ktoś jest magistrem, a nie ma nawet doktoratu i to jest złośliwość? Przez wiele lat orzekała, natomiast no, jeżeli chodzi... No i były zastrzeżenia, no. Czytaliśmy o tym w prasie. Natomiast mieliśmy wcześniej precedensy dotyczące chociażby pana prezesa Stępnia, który też jest magistrem prawa. A nie pamiętam pani wypowiedzi w tym zakresie, że pani mówiła, że przez to, że jest magistrem prawa, a nie zrobił doktoratu... A pan śledzi dokładnie każdą moją wypowiedź?
No pytam panią o to. Natomiast, no wie pani, no, nie godzę się na takie wskazywanie, że pani sędzia... No nie, ale skoro pan mówi, że to wybitni prawnicy i mają wybitny, tak. I mają wielki dorobek, no to no, dorobkiem tak. Byłoby również na przykład chociażby doktoryzacja. Pani redaktor, jako prawnik praktyk, człowiek bez doktoratu, też tylko magister prawa, powiem, że to, że sędziowie, czy adwokaci, czy radcowie prawni są aktywni w orzekaniu także, to proszę zwrócić uwagę, że wielu wybitnych sędziów, czy to Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego, to są osoby, które mają to doświadczenie praktyczne, wykonywały zawód prawniczy. Zresztą taki postulat, który prawnicy podnoszą bardzo często w debatach, jeżeli mówimy w ogóle o statusie sędziowskim, jest to, żeby ten zawód sędziego właśnie był ukoronowaniem też pewnej drogi prawniczej. Profesjonalny zawód prawniczy, wykonywanie funkcji adwokata, czy doświadczenie sędziowskie takie, które ma pani sędzia Przyłębska, to też się przekłada na umiejętność pewnej organizacji pracy, na pewne doświadczenie, pewną wrażliwość i to są też umiejętności, które są, z drugiej strony byśmy powiedzieli, nie byłoby idealnie, gdyby tylko akademicy zasiadali w Sądzie Najwyższym czy Trybunale Konstytucyjnym. Mój pogląd jest taki, że to dobrze, że zasiadają zarówno akademicy, jak i osoby, które mają to doświadczenie profesjonalne związane z wykonywaniem tych zawodów głównych prawniczych, takich jak sędzia, jak prokurator czy adwokat. I ostatnie pytanie, ale proszę o krótką odpowiedź. Tak, Andrzej pyta, bardzo. Jak zamierza pan jako prominentny polityk obozu władzy z Gryfina zapobiec planowanym przez PGE ZEDO masowym zwolnieniom w elektrowni Dolna Odra? To jest tak, że w elektrowni Dolna Odra jest prowadzona inwestycja, największa inwestycja związana z budową bloków gazowo-parowych i to jest realizowane. To zapewnia także zaspokojenie tych potrzeb energetycznych. Z drugiej strony jest kwestia funkcjonowania dotychczasowych bloków, która jest przedmiotem analiz. Ale szykują się zwolnienia, czy nie? Która jest przedmiotem analiz i decyzji władz korporacyjnych. Coś tam przeszkadza, tutaj burczy. Nie wiem, co to jest. Słyszy pan to? Czy ja tylko słyszę u siebie na uchu? Ja teraz nie słyszę burczenia. Dobrze, to proszę dokończyć. Więc to są rzeczy, które są analizowane przez, to są decyzje też władz spółki PGE i w tym zakresie, czy PGE GieKSy i w tym zakresie oczywiście się tym procesem interesuję jako radny województwa, spotykałem się ze związkami zawodowymi, jestem w kontakcie ze stroną społeczną, natomiast no nie są to decyzje polityczne, są to decyzje biznesowe, ale zawsze z uwagą przyglądam się zarówno tworzeniu każdego miejsca pracy na Pomorzu Zachodnim, jak i z obawą patrzę na takie sytuacje, kiedy te miejsca pracy są zagrożone. Natomiast to nie jest rzecz na taką bardzo krótką odpowiedź. To jest pytanie o całą sytuację polskiej energetyki, o te zmiany, które w niej zachodzą. A in concreto tam mamy do czynienia też z dużą, ogromną inwestycją, która jest realizowana. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Mucha, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego i społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy był z nami. Życzę zdrowia nieustająco. Życzę zdrowia. Tutaj występowałem jako doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zarazem jest zatrudniony w Narodowym Banku Polskim. Podwójny doradca. Jeżeli chodzi o te sprawy, w których będę się układał jako doradca prezesa NBP-u, to będzie to wynikało zawsze z upoważnienia pana prezesa i w konkretnych sprawach, ale będę podkreślał też to, że doradzam w tym zakresie, w którym mam kompetencje, a jeżeli chodzi o sprawy polskiej polityki pieniężnej, to one są w dobrych rękach i w tym zakresie możecie państwo być spokojni. Dziękuję, dobrego dnia życzę, do usłyszenia. Dziękuję. I do zobaczenia.